30 sierpnia odeszła Ewa Bialik, była rzecznik Prokuratury Krajowej, pełniąca swoje obowiązki w latach 2016.2021, miała zaledwie 58 lat. Smutną wiadomość o jej śmierci przekazał serwis moja, ostrołęka.pl, podkreślając jej długoletnie zaangażowanie w pracę prokuratorską, którą rozpoczęła w Ostrołęce, pracując w Prokuraturze Rejonowej i Okręgowej. Swoją karierę Ewa Bialik poświęciła służbie publicznej, będąc znana z profesjonalizmu i pasji, z jaką podchodziła do obowiązków. Andrzej Golec, prokurator z Gdańska i kolega po fachu, pożegnał ją za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyrażając swoje uczucia i wspomnienia. Dziś odeszła Ewa Bialik. Moja przyjaciółka, koleżanka z pracy, szefowa. Nie zapomnę naszych rozmów. Ostatnio głównie telefonicznych, Twoich uwag i ponagleń w pisaniu komunikatów pysznej kuchni. Pracy poświęcałaś całą swoją energię i pasję. Byłaś the best. Spoczywaj w pokoju, napisał na platformie X. Na tę tragiczną informację zareagował również były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przesłał kondolencje bliskim i rodzinie zmarłej. Ewa Bialik pozostawiła po sobie trwały ślad w polskim wymiarze sprawiedliwości, będąc wzorem zaangażowania i oddania sprawom, którym poświęciła swoje życie zawodowe. Ewa Bialik, ceniona i zasłużona prokurator, odeszła nagle 30 sierpnia, pozostawiając po sobie głębokie ślady profesjonalizmu i ludzkiego ciepła. Pełniła funkcję rzecznika prokuratury krajowej od 2016 do 2021 roku, zdobywając uznanie nie tylko wśród kolegów z zawodu, ale również dziennikarzy i sędziów. Jej kariera zawodowa zaczęła się w 1990 roku od aplikacji sądowej, którą zakończyła egzaminem sędziowskim, co otworzyło jej drogę do dalszych osiągnięć w wymiarze sprawiedliwości. Pracę w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce rozpoczęła w 2016 roku, by niebawem zostać rzecznikiem Prokuratury Krajowej. Funkcję tę pełniła jako prokurator delegowany z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. W 2021 roku osiągnęła kolejny kamień milowy, zostając nominowaną na prokuratora Prokuratury Krajowej. Ewa była nie tylko symbolem profesjonalizmu, ale również osoba niezwykle życzliwa i rzetelna. Co czyniło ją wzorem do naśladowania. Mimo, że odeszła zbyt szybko, zawsze pamiętana będzie jako ktoś, kto miał jeszcze wiele do zaoferowania zarówno ludziom, jak i całemu systemowi prawnemu. To wielka strata dla wszystkich, którzy mieli przyjemność z nią współpracować i dzielić codzienne wyzwania zawodowe. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Ewy Bialik, którzy muszą teraz zmierzyć się z bólem po jej stracie. Jej dziedzictwo i wkład w polskie prawo na pewno nie zostaną zapomniane.